Dzień dobry Państwu, telewizja internetowa Niezależny Lublin. Witam Państwa, Ryszard Hołubowicz i pan profesor Mirosław Piotrowski w programie Wolny Piątek. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich nas oglądających. Piątek wolny, ale dzieje się sporo. W tym tygodniu przetoczyła się afera dotycząca Facebooka. Przede wszystkim afera polegająca na tym, że Facebook, a także jego przyległości jak Instagram, WhatsApp i Messenger zniknęły. Na 6 godzin zniknęły z sieci. Co prawda nie słyszeliśmy o masowych samobójstwach, ale atmosfera zrobiła się gorąca. A potem jak Facebook znowu przywrócił swoje działanie, pojawiła się w komisji senackiej pani Frances Haugen, która no, przedstawiła swoje spostrzeżenia dotyczące Facebooka, a ona się na tym znała, bo parę lat pracowała w Facebooku na bardzo odpowiedzialnych stanowiskach i sugerowała, że Facebook specjalnie niektóre treści promuje lub nie usuwa w każdym razie, bo wiąże się to z jego przychodami reklamowymi. Jak pan profesor się ustosunkuje do tego? No, jak tu się ustosunkowywać? Nihilnowi. To, co ta pani w Komisji Senackiej przedstawiła, a także, jak pamiętam, położyła na stół około 1000 dokumentów, to my tutaj w Polsce wiemy o tym bez tychże dokumentów. Ludzie obserwują w praktyce, jak obcinane są zasięgi niektórych stacji, nie tylko takiej... Tak, nie tylko takiej stacji, jak Niezależny Lublin, albo chociaż w Realu 24, gdzie są obcinane zasięgi, no i nakładana cenzura, bo z jednej strony, jak pan redaktor mówi, to tej firmie się opłaca, a z drugiej strony są pewnie naciski też ideologiczne, ideowe, aby pewne treści ograniczać i to też im się opłaca, bo sobie z czegoś tam rekompensują. Także no, to nie ma nic dziwnego, chociażby w trakcie kampanii prezydenckiej w Stanach widzieliśmy, jak był traktowany Donald Trump. Także te media są de facto poza demokratyczną, społeczną kontrolą, a jak przyjdzie pani i pokaże setki czy tysiąc dokumentów, to dopiero Amerykanie się budzą, powtórzę raz jeszcze, i widzą to, co my od dawna wiemy i widzimy. No a że został wyłączony tam na 6 godzin, to niektórzy moi znajomi naprawdę dostawali traumy, ale ja akurat tego nie zauważyłem, bo ja tak głęboko nie jestem przywiązany do tychże mediów, choć oczywiście śledzimy, co tam się dzieje. To jest już taki syndrom czasów współczesnych. Tak, ale to, że nie można było chociażby, Facebook Facebookiem, ale że nie można było nowych zdjęć na Instagrama wrzucić, no to Być może żona jednego z ministrów znalazła się w wielkim kłopocie. Ja nie wiem, jak ona to przeżyła. A no jeśli pan redaktor podnosi tu kwestie polityczne, to jak najbardziej tak i niewykluczone, że może przeżyła też taką traumę, jak czytałem, jedna z osób, która wysłała swoje zdjęcie czy zamieściła na Instagramie, a zbyt mało ludzi polajkowało, a zwłaszcza tych, na których jej zależało, no to sobie coś tam nawet zrobiła. Także no powiedziałem, to jest już syndrom czasów współczesnych. Jest wiele ludzi uzależnionych od tego, czy zobaczy swoje zdjęcie, czy nie. No przypomnijmy sobie dawne czasy, to przecież na zdjęcie długo się czekało, zanim się wywołało. To najpierw klisza, potem odbitka, potem to. No teraz już natychmiast wszystko w 2 sekundy i wykonuje się zdjęcie i zamieszcza. I ciesza w Ameryce od razu. To. Otóż to. No właśnie. Ale tak, tu z Ameryki to tak się troszeczkę podśmiewałem, mam pewien dystans do tego. Ale jak donosi portal Do Rzeczy, polski rząd ponoć aktywnie pracuje nad ustawą, która ma nałożyć nawet 1 000 000 złotych kary na fake newsy o COVID-19. Przy czym kto będzie decydował o tym, czy to jest fake news?
O, to właśnie jest właściwe pytanie. I to pytanie do rządu. Kto będzie decydował o tym, że to jest fake news? Jaka komisja? Bo przypomnę, że koordynuję pracę grupy C19, która po prostu zadaje pytania, aby wyrobić sobie pogląd na rzeczywistość i na działania polskiego rządu. I okazuje się, że w polskim rządzie, w Ministerstwie Zdrowia, ani w podległych mu placówkach, jak Narodowy Instytut Zdrowia, nie mają zielonego pojęcia tam ludzie na tematy związane z COVID-em, jak chociażby o testach PCR. Przypomnę, że nasi profesorowie, genetycy w imieniu naszej grupy sporządzili 11 pytań i ani Ministerstwo Zdrowia, ani Narodowy Instytut Zdrowia nie był w stanie odpowiedzieć na żadne z tych pytań. A pierwsze pytanie brzmiało: proszę podać listę producentów testów. To ani Ministerstwo Zdrowia, ani Narodowy Instytut Zdrowia, Państwowy Zakład Higieny nie wiedział. Na 10 pytań odpowiedział: nie wiem, nie zajmowałem się, nie interesowałem, a jednego pytania nie zrozumiał. No to skoro rząd chce nakładać kary na tak zwane fake newsy, czyli nieprawdziwe informacje, jak on w ogóle nie jest zorientowany w temacie, no to kogo wybiorą? Ja bym proponował na przykład pana profesora, doktora habilitowanego nauk medycznych z Uniwersytetu w Białymstoku, Ryszarda Rutkowskiego, który jest wybitnym specjalistą, no ale w tej chwili akurat Naczelna Izba Lekarska prowadzi dochodzenie przeciwko niemu i to się skończy w sądzie, bo prawnicy naszej grupy chronią pana profesora, to się skończy w sądzie, gdyż go chcą pozbawić prawa wykonywania zawodu tylko dlatego, że złożył swój podpis na liście do prezydenta i premiera. Nic więcej, tak? No to jeśli na tym ma polegać ta komisja, no to jest to wielce niepokojące, a tak naprawdę powinno się wyjaśniać, czyli organizować programy, tak jak tutaj w Niezależnym Lublinie, żeby ludzie mogli sami wyrobić sobie zdanie czy pogląd na temat jakiegoś wydarzenia. Jeśli na przykład jakaś grupa twierdzi, że Ziemia jest płaska, a nie okrągła, to panie redaktorze, to co, to trzeba 1 000 000 złotych kary na nich nałożyć za to, że oni akurat mają taki pogląd na świat? Co najmniej, może tutaj 2 000 000, tak? Nie, no to są działania rządów totalitarnych, komunistycznych. No tak, ale tutaj to dotyczy polskiego rządu. Tak, i właśnie o tym mówię. Mówię od początku, że to jest rząd komunistyczny. No dobrze, to ja już nie będę komentował. Chociaż muszę jeszcze jedną rzecz dodać, bo ja być może wiem, kto będzie o tym decydował, o tych karach. O, to proszę widzą powiedzieć. Bo taką gwiazdą staje się... wiem, mam nadzieję, że go nie obrażę. Templer? Czyli Krzysztof Simon. A, Simon, bo w Polsce S i jak si się. No ale go wymawiają Simon. Ja będę się upierać. Tak z angielskiego Simon, a tutaj dla młodszych widzów przypominam, to była taka doskonała seria kryminalna z niezapomnianym aktorem Rogerem Moore'em w roli świętego. Wiele odsłon było od dawne, tak. Też. Ale idzie właśnie o jedno nazwisko. Bo skąd ten... On udzielił TVN-owi wywiadu, w którym strasznie skarży się na hejt wobec jego osoby. Przyznał się do tego, że ma oficjalną ochronę policyjną, a narzekł jednocześnie na prokuraturę we Wrocławiu. Jak on to mówił, w Świdniku. Podejrzewam, że miał na myśli Świdnicę raczej. I w każdym razie mówił, że ludzie go atakują, w ogóle to nie są ludzie, to jest hołota i w ogóle, nie wiem, no to nie padło, no ale w cudzysłowie najlepiej wystrzelać. No jeśli formułował tego typu zdania, to wystawia sobie najlepsze świadectwo, a jeśli ludzie są niezadowoleni, to trzeba im wyjaśniać, o co chodzi. Z jednej strony mamy propagandę rządową, a z drugiej umierają ludzie nadmiarowo, tak? Wiele tysięcy ludzi według obliczeń naszych specjalistów... No to powiedzieć jedna, bo się nie szczepił. Nie. Mówimy o dwóch sprawach. O osobach, które chorowały na inne choroby niż COVID i chorowały 10 lat
lat temu, 5 lat temu i teraz. I od czasu tego COVID-a mamy według naszych specjalistów od 150 do 200 tysięcy nadmiarowych zgonów, nie licząc COVID-a oczywiście. Czy tych, co umierają, nie wiem, tam na serce, na nerki, na coś jeszcze, tak? Tak, czyli rząd zajmując się jedną chorobą, która wedle statystyk, jak teraz słyszałem, nawet w Warszawie na Wiecu mówiono o tym, jeśli umiera przeciętnie dziennie 1250 osób, a 20 na COVID-a... No 2000 już, 2000 na COVID-a. Ale nie, mówię dziennie, w ogóle mamy dziennych zgonów średnio, powiedzmy 1250, bo czasem jest 1300, 1700, ale 1250 zgonów mamy codziennie i z tego 20 osób umiera na COVID-u. 20, no to panie redaktorze, szanowni państwo, to dlaczego skupiać się tylko na tych 20, a pozostawiać te 1230 i to powoduje, że nadmiarowo ludzie umierają i dlatego powstają ruchy, które chcą wyciągać konsekwencje z tego. A propos tutaj namaszczonych naszych luminarzy i światłych profesorów czy specjalistów, no to oni tylko krygują się w świetle lamp. My, nasza grupa C19 po prostu mówi sprawdzam. My chcemy sprawdzić. Naukowe jest to, co jest przekazywalne i sprawdzalne. I tak jak teraz są głosy, że w tej Radzie Medycznej przy premierze wyłamują się już niektórzy profesorowie czy medycy i zaczynają powoli mówić to, o czym większość ludzi na ulicy wie, że lockdown nic nie daje, to myśmy zażądali stenogramów z ich posiedzeń, żeby nasi specjaliści, lekarze, profesorowie porównali swoją wiedzę sformułowaną przez nich. Okazuje się, że oni w ogóle nie prowadzą stenogramów, choć zostali powołani w drodze rozporządzenia premiera, który nakazał w tymże rozporządzeniu, że jeśli jest rozbieżność zdań, to decyduje przewodniczący. A my nawet nie wiemy, czy oni mają rozbieżność zdań. I nie wiemy, to znaczy już prasa podała, czy są zależni od firm farmaceutycznych i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, jeśli zakręca się kurek z informacją, indoktrynuje ludzi, no to ten jeden pan z drugim nie może mieć pretensji, że ludzie się denerwują i nawet ja nie popieram tego, ale formułują niepochlebne opinie. Dobrze, zmieńmy temat. Jak mówią niektórzy, doigrał się. Chodzi mi o pana Wojciecha Sumnickiego, który opublikował film pod tytułem Powrót do Jedwabnego. Rzecz dotyczy tych dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce w 1941 roku na Podlasiu. Ten film został usunięty, ale co więcej, cały kanał Wojciecha Sumnickiego został usunięty. Czy to mógłby pan skomentować? No jak to skomentować? W nawiązaniu do tego, co mówiliśmy o COVID-zie i wcześniejszych perypetiach dotyczących manipulowania opinią publiczną przez właściciela Facebooka, no to się wpisuje w ten nurt. Tak, że to inny, to Google usunęło. No tak, ale jeśli popatrzymy na tych kreatorów ludzkiego myślenia czy kreowania rzeczywistości w ludzkich umysłach, to oni są powiązani. No i wracam do tego Jungtim. Co łączy te dwie sprawy, czy nawet trzy tematy? Mianowicie niechęć do dyskusji na gruncie prawdy. No bo ja jako historyk i naukowiec zajmujący się od lat historią, chcę znać opinię dwóch stron, a nawet trzech stron. Jeśli właściciel tej platformy nie zgadza się z treściami, które zawarte są w filmie, to niech zrobi drugi, kontrfilm. Ja sugerowałem jeszcze nie tak dawno, aby ten film pokazywać tutaj w Niezależnym Lublinie, żebyście państwo mieli dużą oglądalność. Widziałem ten film i otrzymałem jeszcze płytę od pani doktora Wykurek, za co dziękuję. Także mogę sobie wyrobić własne zdanie. Dla mnie jako historyka nie ma tam wiele jakichś elementów nowych, może jeden, ale nawet nie, gdyż ja się z tym problemem spotykałem wcześniej i widziałem, że jest próba blokowania informacji na ten temat. Tak samo na przykład pan Wojciech Sumniński być może w opinii wielu osób nie podszedł do tematu zbyt wnikliwie albo przedstawił go jednostronnie. Ja tak nie uważam, ale tym, którzy tak uważają, sugeruję, aby sobie poczytali opinie innych, którzy formułują odmienne zdanie. Ja mówię, ja nie zajmowałem się sprawą Jedwabnego, ale akurat 20 już z hakiem, 21 lat temu
mniej więcej habilitowałem się w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i tam akurat byłem na spotkaniu z profesorami, był taki wieczorek, no i trafił się właśnie jeden naukowiec, archeolog, bo to ekipa toruńska, o ile wiem, badała tę stodołę, w której miało być ponoć 1600 osób pochowanych. I on mówi, że pojechali z tą ekipą. Według pana Grossa. Według, tak, i tam jeszcze chyba tej tablicy. No więc oni pojechali z ekipą archeologów i pytają, gdzie ta stodoła. To wiem z relacji. No to pokazali te stodoły. No tak mówi, rzuciłem okiem, mówię, w tej kubaturze 150-170 osób, więcej nie ma. No i przyjechał i mówi do nas, antysemitą mnie nazwali, a ja tylko w życiu jednego Żyda znałem, tak? No nie można tak podchodzić do badań naukowych. No są pewne instrumenty, założenia, metodologia, no i wstrzymano tam bez względu na to, co pokazał pan redaktor Wojciech Sumliński w filmie, bezsprzecznym faktem jest, że wstrzymano tam ekshumację. Wobec tego to wyjaśniłoby sprawę. No ja sprzeciwiam się cenzurze, bo to jest relikt czasów komunistycznych. No, żeby być w porządku z prawdą historyczną, przypomnijmy, że zgodę na ekshumację cofnął... Tak, wiem kto, niech pan redaktor mówi. Pan profesor Lech Kaczyński, tak. No, takie są fakty. Tak, a wówczas krążyła opinia, że dzięki temu właśnie, że tak powiem, utrzymał się na urzędzie, no i w ogóle możliwe były dalsze jego poczynania polityczne. Dobrze, zostawmy ten temat. No ale jeśli mówimy o usunięciach, no to mamy materialne usunięcie. Usunięcie redaktora Ziemkiewicza z Wielkiej Brytanii. Persona non grata. No to jest stwierdzenie, panie redaktorze, więc... Gdzie czego tu pytanie? Czego pan redaktor ode mnie oczekuje? Nie wiem, czy to można wszystko pod jedną linię podpiąć, to coś mówili o Facebooku, o YouTubie i w jakim sensie Wielka Brytania też się w to wpisuje? Można podpiąć, ale nie pod tę główną linię, najwyżej nitkę. Oczywiście poprawność polityczna jest lansowana na Wyspach Brytyjskich, ale także w Unii Europejskiej, ale jak sądzę, to nie tylko ze względu na to pan redaktor Rafał Ziemkiewicz został tam zatrzymany. Pierwsza rzecz, no to panie redaktorze, no wyjechał do Wielkiej Brytanii, bilety nie są drogie, za kilkaset złotych można kupić i tanią linię, i z powrotem, no i nie wpuszczono go, ale dzięki temu, tak powiem przewrotnie, został nagłośniony w Polsce, no i on pisze książki, więc myślę, że ten incydent mu nie zaszkodzi, a nawet pomoże, że więcej osób przewrotną kupi te książki. A z drugiej strony uważałem i uważam pana redaktora Rafała Ziemkiewicza za bardzo inteligentnego i dziennikarza, i pisarza, i świetne pióro, i dziwię się nieco, że nie przewidział takiej sytuacji. I ty teraz powiesz, że raz go już spotkała w 2018 roku. Tak, to prawda. A dlaczego go spotkało? Gdyż to nie jest tak, że cała Wielka Brytania, klasa polityczna, czy też media mainstreamowe uwzięły się na redaktora Ziemkiewicza. O ile wiem, zawdzięcza to jednej posłance lewicowej Wielkiej Brytanii, która wpisała go na listę, doprowadziła do tego, że wpisano go na listę osób non grata. I teraz bez względu na to, gdzie pan redaktor by się pojawił, czy na lotnisku, czy na stacji kolejowej, gdzie sprawdza się dokumenty, to podczas sprawdzania tychże zapalają się czerwone lampy osobom sprawdzającym i oni muszą go zatrzymać, standardowa procedura, tak jak innych, więc opisywanie tutaj wyciągania sznurowadeł czy pasków innych, to nie ma sensu. Oczekiwałbym, że tak inteligentny redaktor wie o tym, że jest na takiej liście i przy każdej próbie przekroczenia granicy zaświecają się te lampki. Co powinien zrobić? Jak pan redaktor mówi, od 2018 roku sprawa jest znana, że go cofają. Powinien podjąć działania, aby go z tej listy skreślić po prostu. Skoro był w telewizji rządowej swego czasu, teraz już trochę inny alians tam jest i inne wiatry wieją, ale skoro był bardzo blisko rządu, no to wystarczyło poprosić polityków PiSu, żeby poprzez ambasadora zadziałali, aby go po prostu usunąć z tej listy, tak? No, no tak to się dzieje. Czyli znajduje tu pan jakiś taki, no, swoisty grzech zaniechania.
u redaktora Ziemkiewicza. No właśnie zastanawiam się, czy zawiódł go tu instynkt, czy chciał to zrobić celowo, no bo panie redaktorze, takie listy tworzą nie tylko państwa, do czego mają prawo, tak? Po prostu nie życzą sobie takich osobników na swoim terytorium i nikt tutaj nie dyskutuje, ale tworzą też telewizję. Przecież ja sam byłem w takiej puli Europa Christi. Było 5, zdaje się, programów, gdzie mogła Europa Christi przedstawić swoje poglądy. I naczelny wówczas niedzieli ksiądz Infuat Ireneusz Skubiś powiedział, że po programie minęła 20, chciałby wystąpić z profesorem Piotrowskim. No to dyrektor programu mu powiedział, że jest to niemożliwe, bo ja jestem na czarnej liście. Że po prostu nie wpuszczają mnie do TVP, bo no, pan Jarosław Kaczyński tak sobie zażyczył. No to panie redaktorze, ja wiem, że tam jestem na czarnej liście, to ja mam jechać na Woronicza i robić awanturę przy bramkach? No nie, no jeśli bym chciał wystąpić, to najpierw trzeba te bariery inne usunąć. Tak samo jest w innych redakcjach, notabene, może nie wszystkich, ale w wielu. Także wracając do Wielkiej Brytanii, no myślę, że redaktor Ziemkiewicz, no powinien przynajmniej zdawać sobie sprawę, że nie tędy droga, żeby lecieć i awanturować się na lotnisku, tylko doprowadzić do tego, żeby zniknął z tej listy i nie będą się świecić te lampki i będzie sobie spokojnie wjeżdżał. No właśnie, no w każdym razie, jeśli chodzi o niezależny Lublin, to wie pan dobrze, że jest pan mile widzianym gościem i żadnej listy subskrypcyjnej my nie mamy, nie prowadzimy. Bardzo dziękuję. Panie redaktorze, to może na koniec. PiS przecieka. Dwa fakty. Mianowicie cały czas jest korespondencja ministra Dworczyka i to jest bardzo ciekawa historia. I druga świeża rzecz, wyciekła do internetu lista kontaktów, telefonów komórkowych wielu prominentnych posłów i działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Jak to jest przede wszystkim z tą aferą, tak użyjmy tego sformułowania, Dworczyka? Pamięta pan, gdy była kwestia tych Sowy i przyjaciół, prawda? No to raczej nikt nie poddawał wątpliwość autentyczności tych nagrań. Chociaż ten głos też nie był taki idealnie słyszany i tak dalej. Wszyscy przyjmowali założenie, że to są prawdziwe rozmowy. A tu się okazują fragmenty, czy nawet dłuższe, całość korespondencji Michała Dworczyka prowadzonej z prywatnej skrzynki. I na jakiekolwiek pytanie ze strony dziennikarzy do czynników rządowych słychać komunikat, to jest sprawa polityczna, to jest działalność Rosji i Białorusi i Putina i Łukaszenki, w związku z tym na ten temat nie będziemy dyskutować. Jak to jest z tym? Sądzę, że te wątpliwości rozwiał już dawno pan redaktor Jan Piński, który długo pracował we Wproście, ma doświadczenie przeogromne w świecie medialnym i dziennikarskim, który no, wprost powiedział, że pan minister Dworczyk miał założone konto na WP.pl, które to konto jest dostępne. W bardzo łatwy sposób można do niego dotrzeć, a zwłaszcza przez w ogóle tę redakcję czy tę firmę, więc jest nijak chronione i nie powinno się w ogóle prowadzić korespondencji na tej platformie. Także bazuje na jego informacjach i tutaj nie mamy do czynienia z żadnym atakiem innych służb, etc. No i w tej chwili analogiczna sytuacja, jak pan redaktor mówi, Sowa i przyjaciele, tam nagrania, więc z drugiej strony idą te nagrania pana Dworczyka, jakoś nikt nie przeczy faktom, które tam są, tak? Czyli nie, dlatego, widzimy, że zasłania się tą formułką, tak, którą powiedziałem. Ale to ona została już przebita, jest to rosyjska prowokacja. Już ta bańka została przebita, odsyłam, mówię, do redaktora Jana Pińskiego. No i mamy taki serial, prawda? A to pan Dworczyk tam, czytamy, chciał sprzedać jakieś albumy swoim znajomym, a tu 300 telefonów. Jeśli chodzi o ścisłość, to raczej
chyba proszono pana Dworczyka o to, żeby tak, pomógł sprzedać. Jego proszono, a on tak. miał sprzedać za nasze pieniądze, czyli na nasz podatki. I tu mamy 300 telefonów. No i w tej chwili Platforma się cieszy, że wyciekło 300 numerów telefonów PiS-u, a za chwilę będzie PiS się cieszył, że 300 telefonów Platformy. A tak naprawdę to wszystko jest jawne. Kiedyś, nie wiem, czy pan redaktor sobie przypomina i państwo, była przecież książka telefoniczna, żeby można było sprawdzić numer człowieka i nic się nie działo, a jak ktoś chciał, to zastrzegał. Dlaczego telefony? Adresy były podawane wtedy w książce telefonicznej. Tak, i jeszcze wizytówki na drzwiach z imieniem i nazwiskiem. Dlaczego na przykład telefony posłów, którzy są wybierani przez nas wszystkich, nie mają być jawne? Kiedy, gdzie są w ogóle ci posłowie? Bo może usłyszeliby, co suweren myśli o nich? Tak, ale proszę też zapytać, który z posłów PiS-u w tej chwili w ogóle spotyka się z ludźmi? Ma biuro i robi spotkania z ludźmi, żeby wyjaśnić takie sprawy, jak dzisiaj tutaj my w studiu. Żeby zapytać posła, co on zrobił, jak głosował, dlaczego tak głosował. No ale przecież posłowie PiS-u nie mają czasu, bo pracują w ministerstwach. No, niektórzy twierdzą, że tak są zabiegani. Tylu wiceministrów nigdy. Z tymi taczkami biegają, że nie mają czasu ich załadować. No więc ja tutaj nie uważam, że coś wielkiego się dzieje. Po prostu transparentność, a te wycieki mailowe tylko obnażają słabość tej władzy, jeśli w ogóle możemy mówić o jakiejś sile. No w ogóle to jest, że tak powiem, tragedia. Okej, okay. Dziękuję bardzo panie profesorze za dzisiejszy komentarz. Do zobaczenia w kolejnym programie za tydzień. A do państwa, jak zwykle na zakończenie, moja serdeczna prośba. Bardzo proszę o wsparcie naszej działalności, naszego kanału telewizyjnego, naszej fundacji, bo tylko dzięki temu możemy w dalszym ciągu istnieć i nadawać dla państwa te programy, które mam nadzieję państwo lubicie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnych programach telewizji internetowej. Niezależnie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.